Siemka, ja jestem Michał i ten kanał po prostu klocki. W dzisiejszym odcinku recenzujemy sobie zestaw z LEGO Speed Champions. Jest on na licencji Forda. I mamy tutaj dwa Fordy, no bo jest to w końcu licencja Forda. Mamy Forda Bronco oraz Forda GT. Jakąś tam edycję, ale nawet nie będę próbował tego przeczytać. Numer katalogowy tego zestawu to 76905. Zestaw ten jest podobny do zestawu z Lambo, który ostatnio sobie recenzowaliśmy, tutaj macie odnośnik, bo mamy jeden duży, taki troszkę bardziej terenowy samochód i drugi samochód już taki stricte sportowy, wyścigowy. Tak pudełko tego zestawu prezentuje się od tyłu. Jak widzimy, mamy tutaj pokazane te dwa piękne auta w wersji prawdziwej, no i też wersję klockową, a my bez zbędnego przedłużania możemy już sobie otworzyć to pudełko. Także ja już bez zbędnego tutaj przedłużania wbijam kciuka tutaj oraz tutaj, przez co pudełko zostało prawie że w pełni otwarte. Jeszcze tutaj na bokach trochę klej trzyma, ale on w miarę łatwo puścił. No i mamy woreczek numer 5, numer 1. Tutaj już wychodzi instrukcja, a nawet i dwie instrukcje wychodzą, do jednego jak i do drugiego Forda. Dalej mamy trójkę, dwójkę, no i zapewne jeszcze gdzieś tam się znajduje czwórka. Dokładnie mamy tutaj czwórkę i nie mamy naklejek, co mnie trochę w sumie dziwi, bo jest to zestaw LEGO Speed Champions, gdzie zazwyczaj naklejek jest bardzo dużo, chyba że są one gdzieś w instrukcji włożone, ale nie wydaje mi się, aby tak było. No jest to dosyć... O, tutaj chyba jakiś arkusz naklejek. O właśnie, tutaj arkusz naklejek mi mignął przed oczami, a nawet dwa arkusze, więc tak jak wspominałem, tych naklejek jest bardzo dużo, dwa arkusze, no bo mamy dwa samochody. No i ja składam sobie ten model, właściwie to te modele, mamy tutaj dwa auta i widzimy się, kiedy skończę. Okej, jak już widzicie, mam już przed sobą zbudowany zestaw, czyli dwa samochody, dwóch kierowców, no i oczywiście dwa dodatkowe zestawy felg. Jak to w LEGO Speed Champions często bywa, takie felgi dodatkowe właśnie dodajemy. Tutaj właściwie dostajemy, bo dodaje to je LEGO. Kierowca Forda GT jest wyposażony w biały kask, natomiast pani, która prowadzi Forda Bronco, ma czarny kask, odkładam je już na bok. Teraz omówimy sobie te figurki. Kierowca jest dodatkowo wyposażony w klucz do wymieniania felg. Widać, że są to zawodowi kierowcy, mają ubrudzone twarzyczki. No i bardzo ładne kombinezony z logiem Forda. No i też dodatkowo mam napis Bronco, czyli model tego Forda. No bardzo ładnie te kombinezony wyglądają. Jedynie trochę szkoda, że na figurce tutaj w tym piaskowym kombinezonie nie ma żadnych nadruków na nóżkach, bo tutaj jakieś tam nadruki się znajdują, ale nie uważam, żeby był to wielki minus. Myślę, że najpierw możemy sobie omówić większy pojazd, czyli Forda Bronco, dlatego odstawiam Forda GT i możemy już zaczynać omawianie Forda Bronco. Tak więc tak, no po pierwsze, co się rzuca w oczy, to jest to chyba największy samochód LEGO Speed Champions, jaki wyszedł do tej pory. Jest on naprawdę ogromny. Dla skali wam mogę tutaj zostawić figurkę, która jest no niewiele wyższa niż sama opona. Także jest to naprawdę masywny pojazd. Ale zacznijmy omawianie sobie od frontu po kolei. Tutaj widzę, że się troszkę przesunął jeden klocek. Od przodu mamy napis Bronco. Fajny, masywny zderzak. Widać, jak to fajnie, ładnie wszystko terenowo wygląda. Koła. No i dalej mam tutaj takie fajne zaokrąglenia, ścięcia nad kołami. Maska, na której mamy taki czerwony obrys. No i przechodzimy do części kierowcy, która jak widzimy posiada dużo takich wzmocnień, no bo jest to auto mocno terenowe. Od boku bardzo podobają mi się te przejścia koloru szarego w czarny, czarnego w czerwony. Bardzo fajnie jest to zrobione. Numer boczny, czyli 2069. Tutaj mamy jeszcze wydech. Jakieś jeszcze tutaj dodatkowe informacje. No i naprawdę masywne koła. Przechodzimy do tyłu, gdzie mamy koła zapasowe. Są one naprawdę bardzo fajnie tutaj umiejscowione. Bardzo mi się to podoba. Możemy sobie tutaj to opuścić, to odchylić. I wtedy mamy dostęp do jednego, jak i drugiego koła. Co prawda to drugie koło to raczej
lepiej wyciąga się z dachem, że tak to ujmę, z otwartym dachem, ale i tak dałoby je radę teraz wyjąć. No wygląda to bardzo fajnie, mi się bardzo podobają te wystające koła, ten motyw zapasowych kół. Drugi bok wygląda podobnie jak pierwszy. Na dachu mamy klasycznego konia dla Fordów, jeżeli mogę tak to nazwać. No i po otwarciu dachu ukazuje się nam właśnie to drugie koło. No i tutaj taka zabudowana przestrzeń, kabina kierowcy. No i tam jeszcze jakieś dodatkowe inne sprzęty. Wygląda to bardzo dobrze i szczerze wam powiem, że bardzo mi się ten samochód podoba. Dach chyba mi się udało wklepić, albo mi się nie udało. Chyba lepiej będzie to zrobić na ziemi. O, teraz dach już jest wklepiony tak jak powinien. No i generalnie naprawdę bardzo, ale to bardzo podoba mi się to auto, a zwłaszcza tutaj ten tył, ten fragment z tymi kołami, ten zabudowany tył, to dla mnie tutaj robi całą robotę. No to teraz czas na Forda GT, który również prezentuje się naprawdę bardzo dobrze, ale osobiście chyba troszkę mniej mi się on podoba. Od przodu posiada fajne tutaj wloty powietrza, zaokrąglenie nad kołami, światła, które na szczęście są nadrukami, nie naklejkami, chociaż tak wiadomo, lepsze są światła budowane. Mamy jeszcze tutaj fajne takie agresywne, nie wiem jak to się nazywa, ale nazwę tak lotką. Bardzo fajnie, agresywnie to wygląda. Fajny pomarańczowy pasek pociągnięty przez długość całego samochodu. Chyba coś, co mi się najmniej w tym aucie podoba, czyli takie drzwi ścięte do środka, takie zwężenie na środku. No to mi się nie podoba, ale no jest to dobrze odwzorowane, nie można na to narzekać. No generalnie autko wygląda bardzo fajnie, bardzo aerodynamicznie. Od tyłu mamy jeszcze tutaj wydechy, które również niestety są naklejkami. Jakąś rejestrację, światła stopu, tutaj również jakieś tam wloty powietrza, szybka na tym pasku, tutaj takie fajne czarne przejścia, czarne pociągnięcia. No generalnie autko prezentuje się bardzo dobrze i nie można powiedzieć, że jest to zły model, ale w porównaniu do omówionego wcześniej Forda Bronco zdecydowanie bardziej podoba mi się właśnie Ford Bronco. Okej, także to by było już chyba na tyle w tym odcinku. Ja jeszcze wam dodam, że ten zestaw naprawdę bardzo mi się podoba, jeszcze wzmocnienie go wam polecam. No, wszystkie tutaj auta są właściwie bez większych wad. Wiadomo, coś się może komuś bardziej podobać, coś komuś nie, tak jak na przykład mi tutaj bardziej podoba się większy terenowy samochód niż Ford GT. No, ale to już jest kwestia gustów. Dziękuję wam za oglądanie, zapraszam was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji tam na dole. No i cześć!